poprzednim odcinku. Pierwiastek z 1764 równa się kot. Bang! In the ass! Ptaku, teraz musimy się dostać. Ej, what the fuck? Czy mi się zdawało, czy ja miałem przed chwilą... Okej, nieważne. Ja nic nie widziałem, wy też nic nie widzieliście. Perere. Witam, witam. Zakaz wnoszenia zwierząt, powiadacie, więc... Więc... Ćwir, ćwir, ćwir! Nie zobaczysz mnie nigdy. Chowaj się, młody. Ptasznikow, zrób mi siarę, a ci mówię. O! Przecież cię nie widzi, no chłopie, przecież ptasznikow jest schowany. Trust me. Ja sobie czuję, że coś w tej windzie się stanie. Ptasznikow, nie rób tego. Ptasznikow, nie. Nic nie widziałeś. Tu się nic nie stało. Nic. Wy też nic nie widzieliście. Nic. Idziemy, ptaszników, ze sobą. Razem. Przez korytarz. Nikt nas nie złapie, jesteśmy takimi śmieszkami poza kontrolą. Ooo, tak sobie tutaj stoję tylko. Zamiast iść do przodu, nie zamierzam pana okraść. A bo dobra, okradniemy go. Dobra, nie da się. Whatever. Bim. Halo? Nie ma nikogo w domu. I jest karteczka na lodówce standardowo. Weźmiemy karteczkę, na której pewnie jest napisane: kochanie, mam nadzieję, że dzisiaj nie przyniosłeś znowu żadnego ptaka do domu. Co mam zrobić? Co ty chcesz, żebym tutaj zrobił? On coś chce, on coś chce, on coś chce tutaj na pewno. Coś z tym pudełkiem może, albo nie? Nie, no o nic tu nie chodzi raczej. On nie mogę po prostu tam dojść, no co jest? Co ty chcesz, żebym zrobił? No co ty chcesz? Co ty chcesz zrobić? No pytam się, co ty byś chciał zrobić? No raczej, że nic. Może chcesz go spłaszczyć w kiblu? Przecież to raczej nie wchodzi w grę. A raczej na pewno. A po prostu mój pad jest zepsuty. A może da się to EQ jakoś stąd wyjąć? Halo? Nie mogę tam wejść. Nie mogę tam wejść. Nie mogę tam wejść, bo nie wiem, co mam zrobić tu. Co się dzieje? Może mam go po prostu umyć. To byłoby już zbyt proste. Żaden z klawiszy nie działa poza B. Aż zaatakowałem mikrofon. Serio? Starczyło włączyć światło? Myślę, że trzeba włączyć po drugiej stronie, no wybaczcie. Jestem taki ładnie wyczesany i tu jest ładna karteczka, pewnie znowu zablurowana i na niej nic nie przeczytam. Whatever. Fuck the rules. Nie mamy nic do zrobienia przypadkiem? Pewnie nie. Po prostu chodźmy do pokoju, zabawimy się naszym ptasznikowym. Standard. I dajmy tak zwykle plecak. Albo i nie. O! Możemy go na balkonie tam dać. Albo raczej nie, zostawiłem plecak i ptasznikow. O, właśnie, ptasznikow, wychodzisz stąd i ogarniamy sytuację. Otóż jest deal. Bo jak chciałbym latać, a ty umiesz latać i chciałem, żebyś się nauczył latać. Okej, poszedł, idziemy coś zjeść. Okej, no idziemy do niego, idziemy. Gotcha! No, świetny pomysł. Mama dopiero to co wybrała. O, tak, będzie po prostu szczęśliwa z tego powodu, że białe pranie zostało przez ciebie. Tak ładnie zrobione. Dobra, wiem, potrzebuję ręcznika. Zaraz ci jakiś znajdziemy. Podejrzewam, że chodzi o ten ręcznik, który nas zaatakował dzisiaj w nocy i próbował nas zabić. Nie dyskutujcie ze mną, bo wiem dokładnie, co on chciał zrobić. Zabieramy go. Albo i nie. Może on chciał po prostu wody? Nie, no co wy. A raczej wody nie chciał. Nieważne, w każdym razie, chodźmy za czym, może coś znajdziemy tutaj ciekawego dla tego biednego stworzenia. Też tam jest jakaś miska. Może to właśnie jej mamy użyć. Ding dong. Ding dong. I ding dong. Cały przemoczony ptak będzie chciał teraz pić. To jest to. Ja bym go wysuszył najpierw.
Tak, na logikę. Ptaku, mam coś do ciebie. Ćwir, ćwir, motherfucker. Bierz to i pij. Ptaszników potrzebuje chlebka. Pik, pik. Tylko nie spadnij. Okej, pewnie w plecaku miałem jakąś tygodniową kanapkę, ale lepiej jednak zrobić samemu. Kto trzyma chleb w lodówce? Naprawdę trzymasz chleb w lodówce? Jestem z ciebie dumny. Ja trzymam w chlebaku. Ale on jest szczęśliwy, że da mu chleb. A tutaj ptaka nie ma. Zjadł go orzeł. Biały, bielik. O, był ptak i nie ma. Popatrzcie, jak miałem rację. To było po prostu piękne, że wiedziałem, że... Ptaku, nie! O Boże, ptak spadł! A ptak jest tak, jak czułem! Po prostu czułem! A kuku! Wait a second! A tu cię mam! A kuku! Nie ma mnie! Kuku, motherfucker. Daj mu ten chleb. Jak ja mam... Już myślałem, że się nie uda, bo ja gram na padzie, jak mam dwa na raz nacisnąć? Dobry pomysł, że mu ten chleb rozmielić od razu. Mogłeś o tym pomyśleć i byłby problem z głowy. Teraz udajemy, że nie widzimy tego chleba. I wychodzimy. Smacznego, ptasznikow. Nie wejdziesz do środka, bo nie, no zrozum to, stary. To jest po prostu świetny pomysł, żeby zobaczyć, co ten ptasznikow robi. I co się okazuje? Ptasznikow nas zdradza! Nie próbuj latać jeszcze, nie próbuj latać! Doczepimy ci papierowe skrzydło, na pewno się nauczysz. A on patrzy na inne ptaki. A inne ptaki latają, a on nie lata. Nie polecisz. Nie polatasz sobie, bracie, kiedy... Głównym śmierdzą gacie? To pasuje nawet. Pieprzyj skrzydło. Eins, zwei, drei. Mały arołowie, kuku, nie skacz tam! To się źle skończy! Może idź mu pomóż, nie wiem, przywiąż go na smycz. Porozmawiaj z tym ptakiem. Na pewno potrzebuje przyjacielskiej rady. Okej, zleciał. Problem z głowy... O, niestety został. Puk, puk. Nie ma wody. What the fuck? What the fuck? Co tu się odwala właśnie w tym momencie? What the hell? Okej. Spoko. Tylko przed chwilą z parasola skorzystaliśmy. Nic nadzwyczajnego, prawda? Nic, po prostu nic. Po prostu parasol, no. I nic więcej. Może zaniesiemy cię w końcu właśnie do weterynarza.
psi lekarz i zaraz obczajemy, o co chodzi tak naprawdę z twoją... twoim skrzydłem. A zaraz się okaże... O, witam, witam. Mam, proszę pani, ptasznikowa. Proszę wejść do środka. Proszę pani, ze swoim ptasznikowym. To rosyjski ptak, mój drogi synku, i potrzebuje... potrzebuje napitku, żeby mu... żeby mu się polepszyło. Red Bull, doda się skrzydeł! Zero product placement, żeby nie było. Podaj mi... A co ja jestem twój... pomagier? Co się gapisz, ptak? Wszystko przez ciebie, chciałeś się napić, to teraz masz. Trzeba było się z borsukiem nie bawić. Naprawdę się nastawiam, czy my naprawdę zlecieliśmy tak... tak parasolem? Podaj mi papier. Czy to wszystko musi być po zupełnie innych końcach mapy? Gdzie masz papier? Kobieto. Och, szajse, szajse, gdzie ten papier? To gdzie jest papier, się pytam, pewnie gdzieś w kiblu, znając życie. Obra jest w łazience, pewnie tam jest łazienka jakaś. La la la. Papier. Take the paper. Tylko mi go nie zjedz przypadkiem. Dobra. To nie był papier, oczywiście to był bandaż, no. No nie piszcie tego w komentarzach, ja już wiem. Mój ptak został właśnie oswojony. I wyleczony. Jutro musimy z nim wrócić tutaj. Ej, nie ciepaj tak tym! Go away! To jest kolejna niedobra osoba, którą spotkałem. Wyleczyła ptaka, ale... ale chcę ptaka ze sobą wziąć. Ptaku... Nie do klatki, no! Chodź tu! Szybko, ptasznikow! Już lubię tego chłopaczka. Zabieramy klatkę ze sobą. I czas na nas. Ding dong, nie ma ptaka. Nie dogonisz już nas, bo spadam na parasolce. Ten ptak jest mój i mi go nie odbierzesz nigdy. Nigdy. Derererep. Dobra, graba ptak. Spróbuj gdzieś polecieć. Nie, nie skacz, nie skacz, nie skacz. No nie polecisz. Usiądź ze mną, porozmawiajmy o życiu kałaszników, napijemy się znowu. Kałaszników, ptaszników. Na później się mama nasza spyta. Co ty do cholery robiłeś sobie wczorajszy dzień? Ale tak naprawdę to mu się wszystko przyśniło, bo to nie może być tak, że on latał tym parasolem. Dobra, możliwe jest wszystko w takich grach. Okej, ptasznikow. Łap. Okej. Jestem ptakiem z kromką na głowie. Okej, pierwiastek Scotta podzielony przez Pitagora Scotta równa się kot. To jest nowy wzór, który właśnie przyda naprawdę na egzaminie gimnazjalnym. I tym razem ciepnę moim... Ej, zrobimy z niego pilota! Uuu! Zrobimy misję na Marsa z ptakiem! Check! Czy przez co mi tutaj mucha nie przeleciała? Odejdź stąd, mucha! Nie nagrywaj mi tutaj się ze mną! Mister Ptak! Idź stąd, mucha! Nie teraz, naprawdę! Mogłem ją przegonić zanim zacząłem nagrywkę. Ptak, zostaw. 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 Tak, oczywiście. I sobie poglądamy teraz telewizor. No bo oczywiście, no.
I rzut. Ptaki nie mogą oglądać telewizji w ten sposób, bo one mają wzrok bardziej na boki. A to, to dobra, nic nie mówię, nic nie mówię. Tak, randka z ptakiem. O to chodziło całe życie temu chłopakowi. Widzisz, żeby tutaj konkurs to ma więcej tąpnieć wodę. Ej, ty wygrasz to jeszcze, ptak. A kto wygrał, ten wygrał. Ma, ja wygrałem. To był ciężki dzień i jestem znowu chory. Wow. Ebola. Pięknie zapałeś, tak, dobry aport, dobry. Oh yeah. Witam, kochani, to jest mój ptak. Zawsze chciałem pokazać ptaka na lekcji. A, zrobił mu na złość, tak, proszę, zrobił mu na złość. O, kielem, niczym Kupson. Ptak. No, nie, lody, lody, lody. Ptak, 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 ptak. Masz weź lidza sobie, zaraz mnie ptasią grypą przy okazji. Słodko. Jakie to słodkie. No nie, no stary, liżesz po ptaku. Ej, 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 kła, kła, kła. Ej, 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 zią. Ten ptak zostanie człowiekiem. Nie może się pokuśtamy razem. Really? O! Nie wiem, czy się czasem jestemy teraz pośmiewiskiem jakimś, ale, ale jest okej. To ten dzieciak i ten ptak. To chce się pochuśtać z ptakiem. I BOOM! To the moon! Wytłumaczy mi coś, co się właśnie dzieje? Czy my te grzybki, które wcześniej jedliśmy, naprawdę... naprawdę tak na nas zadziałały? Okej. Okay. Połóżmy się chwilę, albo poróbmy sobie samolociki, to zawsze jest jakiś plan na życie. Nie wiem, co mam robić z tymi klawiszami. Albo mam auto aim w moim padzie. Zawsze może być to. Witam, kochanie, mam ptaka i chciałem coś kupić. Na przykład chleb. Czuję się jak w misji do w podstalu dwójce. Muszę kupić mleko i przy okazji pozabijałem pół miasta. Mam chleb i wychodzę stąd. Jestem dumny z ciebie i wychodzę stąd. Nie potrzebuję płacić, bo nie ma co. Dobra, zapłacę. Ale następnym razem nie zapłacę. Idę stąd, bo mam chleb. Pewnie musimy iść tędy. I na pewno tędy. I tędy. Po prostu tak ma być i tyle. Aż mi nosek zaswędział. Dobra, a tym razem nie pochodzę do pochodniku. I to... ten grzybek. Wait a second. Te drzewa się dzisiaj znowu przesuwają. Wiedziałem, że on się zły chleb spleśniały był, albo zagrzybiały. A i te wspomnienia z ptakiem w ręce. O, o. Ćwir, ćwir. Kolejny ptak. To jest samiec czy samiczka? Siema, wiesz co, ja mam na twojego kolegę, ale, ale spadamy stąd. Cześć. I poleciał. Nasz pewnie też byś chciał dawno latać. O nie, samotne przemyślenia ptaka, jeszcze tego brakowało nam. Dokładnie tego. Podobałoby wiedzieć. Wow. Światło.
Ej, ptaszników, mam dla ciebie chlebuś. Patrzcie, jak grzecznie siedzi.